Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się dzisiaj w grze ponownie ten Elderborn. I tak dziś kontynuujemy przeprawę, gdyż widziałem, że obejrzał się jakkolwiek. A jako, że sam mam wielką chęć na tę grę, no to stwierdziłem, że czym by nie. I tak, jesteśmy dosłownie tam, gdzie skończyliśmy. Przy czym nie jestem pewien, czy nie było jeszcze jakiegoś innego korytarza do sprawdzenia, zanim pójdziemy dalej. Więc tutaj był ten skrót, a ten korytarz sprawdziliśmy, czy nie? Chyba sprawdziliśmy. Dobra. Więc tak, czy idziemy dzisiaj tam, tamte wrota i tak, no, szukam odpowiedzi na pytanie, co dalej, gdzie dalej, jak dalej. Podobne. I tak, jeszcze słowo wstępu nie podgłośniłem, tylko ten... Rozjaśniłem ekran ciepło 90%, żebyście może więcej widzieli na nagraniu i... Czemu ja wykryłem w tym jakimś jakby podstęp i pułapkę? Okej, nie było podstępu ani pułapki, był ten cały żółty klucz. Okej. Teraz... Aha, tutaj, no można było się spodziewać. Że coś się stanie. No ale dobra. Mamy fontannę, aktywujemy. Nie planuję, co prawda, musieć z niej korzystać, ale jednak lepiej mieć aktywną, niż potem żałować. I tak, skorpiony. Okropne dziadostwa, z którymi nie chciałbym mieć nic do czynienia, no ale jak już trzeba, to trzeba. Tak, obym tylko przez nie zginął. No dobra, nie jest tak źle. Używając strzykawki, mogę przynajmniej ten, jak to się nazywa. Właśnie to była moja jedna strzykawka, wydawało mi się, że miałem ich więcej gotowych. Okej, dobra, zobaczymy, czy w ogóle umiem odbijać ataki skorpionów. Dobra, umiem. Nie jest aż tak źle ze mną. Świetnie. I znowu jesteśmy w strasznie ciemnym miejscu. Czy to tylko u mnie tak dziwnie ciemno jest na ekranie? Nie, dobra, tylko mój ekran był taki dziwnie ciemny. Albo to wina tego, że mam odsłonięte trochę okno i światło z okna trochę może mi po prostu odsłaniać jenie, gdzie widoczność. Ale dobra, jesteśmy w jakimś leżu skorpionów. Dużo ich tutaj. Nie będzie bezpiecznie. Jestem tylko pewien, że zaraz wszystkie skorpiony by chciały nas podziabać. Muszę wykorzystać dziwną okazję, którą jest w stanie w takim dziwnym miejscu jak to. I spróbować jak najdłużej nie zostać trafionym. Dobra! Nie wiem, czy włócznie jest swoją dobrym wyborem na walkę ze skorpionami. O, jeszcze jakaś muzyka się włączyła! Ty, znowu. To była mumia chyba? Ze wszystkich wrogów oczywiście musiałem dostać jednego, którego... Możnie tylko nie ogarniam, którego się obawiam pod tym względem, że jest bardzo szybki. Ale dobra, daliśmy radę. A teraz jeden zastrzyk z naszej ostatniej strzykawki. W sumie. I tak... Wiem, że pewnie dużo łatwiej byłoby, gdybym się tutaj porozwijał, poulepszał, ale no, jak mówię, chcę spróbować przechodzić jak najdłużej, bez levelowania i bez umierania. Chociaż wydaje mi się, że raczej bym musiał wybrać bez umierania. Bo jeśli mam się nie levelować, to łatwo będzie mi umierać. A jeśli nie będę się levelował, to... No co, jak nie będę levelował, to będę... Właśnie, już się pomyślę, jak nie będę levelował, to będę umierał, jak będę levelował, to nie będę umierał. Ale takie, chociaż przez chwilę chcę spróbować i... Proszę. Kolejna broń. Okej, sierp. Łocie! Sierp oficerski, okej, tak to się nazywa. Dużo to nie bije, ale jest za to bardzo szybkie. I podobnie jak włócznia paruje, tylko okienko parowania ma trochę inne. Okej. Okej, ale zobaczmy od razu informację o sierpach oficerskich. O, sierpy oficerskie. 70% obrażeń sierpu przechodzi przez tarczę. Piękne, piękne. Będę się tym bawił na pewno. A jeśli chodzi o tym, są wyzwanie z sierpa. Zabij dwóch przeciwników jednym kontratakiem? To będzie ciężkie, ale dobra. Tak samo jak z młotem. I dobra. A zanim jednak ten, przejdę dalej do tego. Nie, dobra, sierpy są naprawdę szybkie i podoba mi się to. Podoba mi się to, dobra. Rzeź z tych sierpów jest wspaniała. Chciałem powiedzieć, że właśnie zanim pójdę gdzieś dalej z tym wszystkim, to trzeba będzie jeszcze coś tam poogarnąć, ale nie, nie trzeba niczego ogarniać. Mogę po prostu
mogę po prostu robić rzeź i się nie przejmować niczym. Dobra. Nie za dużo przypadkiem was tutaj? Okej. Brzmi jakby tu było was jednak za dużo. Gdybym tylko był w stanie jakoś ocenić, ile jeszcze komuś życia zostało, to byłoby fajnie. Okej. Jestem w stanie w sumie, po tym jak bardzo się świecą. Chyba? Ale tak, nie przejmuj się w tym razie, bawmy się po prostu w sierpy. No. Okej, dawaj, dawaj, rzucaj. I ciach, piękne, okej. Normalny uderzenie sierpem bije 20, ty byś masz 120, więc jest niezła różnica. Dobra, ale może jednak lepiej byłoby, żebym się skupił i nie umierał. Kurczę, teraz nie wiem, czy bardziej się skupiać na nieumieraniu, czy bardziej na nielevelowaniu. Naprawdę, teraz bardziej myślę o tym, żeby porzucić jedno na rzecz drugiego i... Chyba chodzę w kółko. No, uważam w kółko. No coś. No właśnie, jak wygląda szybki... szybki tylko ten właśnie ładowany cios. Okej, okay, jeszcze się świeci, więc jeszcze raz, dwa, może ciosy jeszcze? Teraz chciałbym może spróbować jeszcze jeden bezpieczeństwa? Gdyby się teraz udało zrobić, będzie to ryzyko, olbrzymie. No nie wierzę, umarłem. Nie wierzę, że umarłem. A cóż. Nie wierzę w moją lamę. Dlatego, że chciałem jakieś głupie challenge zaliczać. Zamiast się na razie skupić na nieumieraniu. A przy okazji... Skorpionowi biłem tylko 16. Z tego wszystkiego. Albo się da, albo... Skorpion jest odporny na sierpy trochę. W sumie możliwe. Nawet bardzo możliwe. Że skorpiony są po prostu odporne na te sierpy. Ale dobra, ja i tak chcę się bawić sierpami, więc no. Ale dobra, wiecie co, tak sobie wpadłem pomysła. Te wszystkie jakieś bez umierania, bez poziomów, takie challenge może być robić gdzie indziej. Gdzie indziej. Jeśli odzyskamy tę energię, to po prostu normalnie się rozlevelujemy, żeby doświadczyć gry tak jak twórcy to przewidzieli, a nie jakieś takie dziwne sposoby. No, ja wiem, że achievementy, a ja zrobię wiele dla achievementów, ale no. Może uda się, powiedzmy, zaliczyć nieumieranie i tak dalej przy użyciu NG+. Bo tak, wiem, że NG+ tu istnieje ogólnie mówiąc, więc tak. Może właśnie, jeśli w NG+ po prostu bym się dalej nie ulepszał, to tak. Nie ginął podczas NG+, to gra by to zleciło jako nieumieranie. Szczerze nie wiem. To wszystko to są tylko moje przemyślenia dziwne, więc tak, jeśli się okażą błędne, to... No cóż, achievementa kiedy indziej zdobędę, już będę lepszy w to wszystko. A to jeśli to znaczy, że musiałbym przechodzić gry 3 razy, żeby raz nie umierać, a raz dosłownie nie levelować. No, mogę spróbować. A teraz tak, no zlamiłem. I wiem, że mówiłem nie levelować, nie umierać i tak dalej, że to jest taki mój cel. Nie ukrywam, to nie jest tak, że to jest trudne. Co... Po prostu nie wiem, czy to naprawdę ma sens. Patrzę na to, że w takich grach raczej powinniśmy się ulepszyć, tak to zawsze bym czuł to samo. Zawsze dokładnie wiem, ile czasu zajmie. Nie czułbym żadnego postępu pewnie i tak dalej, więc... Potencjalnie to może być dobrze, że nagle tak zdecydowałem zrezygnować z tego wszystkiego. Okej. Dobra. Przy czym, żeby nie było nagrody za te, jak to się nazywa? Za te osiągnięcia, czy jak to się nazywa?
odbiorę, jak już będzie bezpieczny. Nie chcę tego zaraz tutaj stracić. A wiadomo, że tak to się stanie. Patrzę na te moje hapeki. Podobne kwestie, więc tak. Po prostu. Miejmy nadzieję, że zaraz przestanę lamić. Boś nie to. Co się mówi, że dzisiejszy odcinek będzie bardzo, bardzo. Powiedzmy w stylu Elden Ringów moich pierwszych. Jak jeszcze nie ogarniałem totalnie, jak w to grać. To jest trochę smutne, po prostu, no to jak mi ostatnio dobrze szło. Teraz nagle miał przestać umieć. Ale dobra. Wniosek następujący, w sumie mam jeszcze sierpami się lepiej walczy niż włócznią przeciwko takim grupom. Dobra, tutaj było przejście dalej. Ale muszę przejmować tarczą, a nie niczym. Mogę po prostu organizować totalną rzeź. Gorzej tylko, że nie widzę ich ataków. Chciałem sparować, ale to nie. No nie wyszło. I znowu. Tak. Nie jestem dzisiaj w formie, to jest pewne. Ja pewnie nie wiem, czy to mi zaślepia słońce z okna, które co prawda jest niby daleko, ale jednak może mnie zaślepać, czy co innego. Więc wybaczcie mi za to rozkojarzenie ogólne i inne tego typu rzeczy. A ja spróbuję tutaj już nie ginąć więcej razy, bo nie chcę stracić tych wszystkich moich wspaniałych tych expów. Może widzę, że jesteście wystarczająco dużo, powiedzmy, na skorpionie tego wszystkiego, więc tak. Boję się, że to jednak będzie dzisiaj tak wyglądało wszystko cały czas. Ale dobra. Mniejsza z tym. Jak na razie skupmy się na unikaniu. Nawet jeśli tych małych skorpionów głównie. Może nie, dobra, tego dużego też może unikajmy. Te małe to w sumie jeszcze nie biją aż tyle, jak te duże, chociaż sam duży skorpion też bije znacznie mniej, powiedzmy, tutaj niż czy to było w... Wow, nie wiem co on zrobił, ale tak, znacznie mniej niż to było, jak testowałem właśnie na trybie Elderborn. I tam, nie będę ukrył, wyzwanie było znacznie większe. Może nawet będę skłonny, można to przełączyć na stałe na tryb Elderborn, ale tak, pokazać mi to kiedyś. Jakoś tam w formie fragmencika. Mogę powiedzieć, że tam, jak mówię, znalazłem niedużo, no w sumie dużo już, tak relatywnie, ale tak, znalazłem mniej niż to było w pierwszym odcinku. Dużo mniej znalazłem, dużo mniej właśnie odkryłem. Tak, pierwszy odcinek był zdecydowanie bardziej produktywny niż mój własny czas poświęcony na granie w tę grę. To jest czasem zaskakujące, by zobaczyć, co powiedzmy prywatnie mi trochę łatwiej idzie. Okej, to był atak z tym wykrzyknikiem takim, tego nie sparujesz, a ja i tak próbowałem parować. Dobra. Teraz full focus, dostałem nowy wpis o mumii. Okej. Wrażliwość wygląda na takie obuchowe 80%, kłute, cięte... Okej, czyli mumię powinienem z młotka, z tego co widzę. Dobra, punkty wytrzymałości wrogów 280. A tutaj szlał wojownik też 120, 100% wszystkiego, okej. Wyzwania jakieś nowe? Nie, nie ma nowych okrzyków. A o co tutaj chodzi nadal też nie mam pojęcia, chociaż widzę, że tutaj mam już 22. Cokolwiek to jest, to... No, to przynajmniej mam 22. I tak... Przeciwko nim, jak mówiłem, powinienem bawić się młotkiem. Więc tak, młotek... Bije dużo, no ale nie, młotek totalnie nie pasuje mi do mojego stylu rozgrywki, więc... prędzej wrócę do albo tych noży, albo no, też do włóczni, jeśli nie noży. Chociaż nie wiem, czy włócznia jest gorsza, lepsza od tych noży. Ciężko to określić. Ale tak... Chyba będę musiał wrócić do tego wszystkiego. Full focus. Full focus. Dasz radę, gwiazdy płuczy. Dasz radę. Dasz radę. I informacja o szalonym tarczowniku, czyli coś znowu nowego, fajnie. O szalonej tarczownicy 180 i 100% z wszystkiego. Okej, okay, dobra. To też taki dosyć podstawowy wróg, jeśli chodzi o jego silne i słabe strony. Tak powiedziałem, silne i mocne.
Szło z tego znowu masło maślane, takie typowo w moim stylu. Ale dobra, na szczęście powiedziałem silne i słabe. A teraz tak, gin dziadu. I tak. Zdecydowanie, chociaż te nożyki są też fajne, tak... jak to się nazywa? Mam brakuje mi słów dzisiaj. Naprawdę nie wiem, co ze mną jest. No... chyba z włóczni mam już lepsze trochę zapoznanie, więc łatwiej będzie trochę jej używać przeciwko tym przeciwnikom tutaj. Chciałem się tak zastanawiać, czy... może nie zginęłem po raz pierwszy dzisiaj i tak dalej tutaj właśnie przez te... cierpy? Możliwe, że to przyznę, chociaż ja bym aż tak daleko nie zwalał tego na grę. Ja bym powiedział raczej, że to dlatego, że jestem jełopem, lamą i że ja nie umiem. Tyle w temacie. Chociaż nie ukrywam, może gdybym nic kogoś na sierpach zostawił sobie tylko i wyłącznie tą włócznię, to byłoby lepiej. Ale dobra. Aktywuj fontannę, fajnie fontanna jest. Bez umierania już się nie uda. Nie wiem, ale... levelowaniem, zdobywaniem poziomów, jak to zwał, może się jeszcze udać, więc chociaż może to wydawać się głupie, spróbuję po prostu jeszcze wytrzymać trochę bez poziomów. Wiem, że jest to sprzeczne z tym, co mówiłem przed chwilą, no ale powinniście już przypomnieć do tego, że ja sam z sobą jestem sprzeczny bardzo często w moich myślach, decyzjach i tak dalej. Przykładowo w jednym odcinku mówię jedno, w drugim robię drugie. To jest totalnie... tam właśnie w jednym odcinku mówię jedno, w drugim drugie. Niby na ten sam temat, totalnie odmienne zdania, czy odmienne przemyślenia. No niestety, tak to już bywa. A teraz full focus, gwiezdny kluczu. Nie giń, może ci się uda jeszcze. Tutaj przynajmniej nie ginąć. To byłoby miłe. Nie, dobra, to było przed chwilą. A ta fontanna, więc nie jest aż takie potrzebne. Ale tak byłoby miło, gdyby mi się udało nie umierać. Dobra. Mam strzykawkę, super. Dobra, gin dziadzie. I okej, Doom Slayer 4999, czyli... chyba 400 wroga właśnie pokonałem. Nie wiem, czy powinienem się cieszyć, czy załamywać. Dobra. Jakieś coś... aha, tylko przeciwniki. Dobra, czy może lepiej po prostu nie otwierać tych grobów? Chociaż z drugiej strony, czy lepiej nie otwierać? Nawet jeśli to jest ryzykowne, no to dawaj to. Dawaj to, co tu się chowa, ja chcę to. Bo jeszcze znajdzie, jeszcze się okaże, że gdzieś tutaj był ten dzbanek cały z expem, którego bym nie znalazł przez to, że no... nie rozbijam. Tak, widzę, że tutaj będzie przeciwnik. Tak, widzę, że tu znowu jest ciemno, ale no, nie przejmujcie się tym. Ta gra chyba od tego odzyskuje, żeby było tak ciemno i ledwie cokolwiek widoczne. Skoro to jest 1,5 razy... a ten, jasność, a tu nadal jest ciemno. Okej, widzę tego przeciwnika. Okej. Mam sam wylazł. Okej, kontra. Jab. Jest dobrze, tutaj... może sam nie wyjdzie. No sam nie wyszedł, chociaż też był. I co teraz w sumie? Był jakiś ten przełącznik, ale... no, klikłem go i co dalej? Chyba, że to jeszcze gdzieś w jakimś... jeszcze grobem muszę pozwalać, żeby znaleźć kolejny? Nie, nie ma. To albo go nie przeklikłem, albo nie wiem co dalej. Tak naprawdę, no wydaje się jakby... niczego nie było. No a jednak. A jednak dobrze myślałem z tym, żeby rozbijać to wszystko. Brawo. Prawo gwiezdne kluczu. Chociaż raz na ruski rok pomyślisz. Dobra, kolejna tabliczka. O mechanizmach tym razem. Okej. Okay. Nie daje mi spokoju myśl o tym, jaki cel mieli budowniczowie tego miejsca, umieszczając w nim wszystkie te mechanizmy. Łamigłówki, bramy i zamki. Jest ich tu bardzo wiele w katakumbach. Czy pomyślano je jako linię obrony miasta przed kimś, to próbowałby się przedrzeć doń od strony jaskiń? Czy też umieszczono je tu na rozkazy kapłanów, by nie dopuścić nas do sekretów? Ciekawe.
Jakaś prawidłowa odpowiedź? Okej, nie rozbiję tego. Więc tak, gdziekolwiek nas prowadzi, to no, zaraz tam będziemy. Jakieś fajne znajdźki będą? Czy coś? Potencjalnie może. Ale na ten moment jest tylko jakieś dziwne oświetlenie w sumie. Panne, okej. Teraz tak. Dalej, jak dalej, nie mam pojęcia. Po tym, że są chyba dwa czy trzy przejścia, które chciałbym sprawdzić. Oczywiście. Jeśli ich nie sprawdzę, to potem się okaże, że nie wiem, jakieś super znajdźki tam były, które przypadkiem pominąłem. Pominąłem chyba. Nie wiem, która forma jest bardziej prawidłowsza. Tak, żeby być prawidłowa, no ale. Ja to ja. Czy mi się spodziewać? Dobra, dobra. Ginie łopie. Dobra, gincie jej łopy. Okej, tym ja też gin. Okej, totalnie nie umiem. Nie umiem totalnie w tym wygrać. Dlatego mówię, no skoro się nie udało już nie levelować, to chociaż, znaczy nie ginę, to chociaż spróbuję najwyżej nie levelować. Dobra, czy tutaj było coś w ogóle cennego? Chyba nie. Więc dobra, to jest tylko takie... A, zobaczmy, co tutaj się kryje. Teraz może stań na kolce, żeby skinąć dodatkowo, czy coś. A tu jest chyba przejście główne, a tutaj znowu być jakieś jedno z tych takich mniejszych tunelików. Co? Okej, to była pułapka. Na całe szczęście udało mi się w nią nie wpaść do końca, więc jest potencjalnie dobrze. Potencjalnie, bo częściowo ją i tak aktywowałem, więc tak, ta stadia dosłownie chciał mnie ubić tu. A ja nie mam prawie żadnych metod na to, żeby ich teraz... no, żeby mu się przeciwstawić. Znaczy nie, coś nie mam, więc tak, zamiast pójść, ewentualnie wycofać, to ja by teraz się pchał przed siebie i próbował zginąć. Ja i moje pomysły czasami są... Jesteśmy po prostu totalnymi łopami. I ogarami. Dobra, dawaj przeciwnik. Udało się. Świetnie, świetnie. No i teraz tak. Czy jest coś ciekawego, czy jedynie co to tylko te pojemniki z... Ekspem? Nie, dobra, jest ciekawostka. Zapomnienie. Gdy kapłani uznali kogoś za wichrzyciela, gdy ktoś nie poddawał się ich władzy, wskazywali strażom ze Złotej Armii, by wtrącili go tu, do zapomnienia. Miejsca, gdzie pamięć się ginęła o nich na zawsze. Nakazywano też, by imię skazańca nigdy więcej nie brzmiało już na powierzchni. Nie sądziłem, że kiedykolwiek ujrzę to miejsce na własne oczy. A dobra. Kimkolwiek byłeś autorze tych tabliczek, odkryłeś je jednak. Więc tak, nic tu nie ma. Tu jest znowu kolejna piękna znajdźka. A, tu już w innych miejscach chyba nic. Więc dobra. Skoro odkryliśmy takie wspaniałe miejsca i... Dalej, to zobaczmy. Lecz się przywróć zabudzać wrogów? Nie. I dobra. Okej, udało się sparować. Teraz tylko tutaj ubić jeszcze tego i chyba będzie spokój. Nie, oczywiście, że nie. Dla utrudnienia musieli na plecy nam wepchać wroga. Jeszcze jednym z nich musi być mumia, by było bardziej dynamiczniej. A, super, jeszcze więcej ich. No, dawaj ta, dawaj ta. To wcale nie tak, że jestem tu prawie zginięty i lada moment mogę totalnie znowu zlamić. Dobra. Dobra, dobra. Dobra. Ulfokus, Gwiezdny Kluczu, może ci się uda jakimś cudem nie zginąć tu? No i oczywiście. W jednym momencie, kiedy zależało mi na tym, żeby mój prawy przycisk myszy się wkliknął, to się nie wkliknął. Dobra. Energia i tak nie utracona, ale... A to gdybym ją utracił w sumie, co? Zgodnie z moim planem obecnym, żeby teraz spróbować po prostu nie levelować, a potem spróbować nie ginąć. A, nie jest źle. Dobra. I teraz tak, ty tutaj, wrogu, no dawaj. Świetnie.
pierwsze użycie strzykawki? Rzecz jasna. I teraz dobra, jeszcze ostatnia sprawa w sumie, jak tak myślę. Mistrz broń, prostara włócznia, okej. Okay. Jakiś wpis jeszcze tutaj dostaliśmy. I... Zaraz zobaczymy, co to za wpis, ale na razie muszę ubić to dziadostwo, bo... Przynajmniej bardziej niż coś innego. Dobra, dobra. Co tu mamy? Prostara włócznia. A, dostaliśmy po prostu kolejny wpis. Mistrzostwo w posługiwaniu świętym oranem daje ci 5% dodatkowych obrażeń. Okej, miło. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale tak. Jest jakiś opis, jak mówię, opisów broni. Nie wiem, czy czytałem, czy nie. Jeśli tak, to wybaczcie, tym razem nie będę czytał, bo... Jakbyś tak... No, dzisiaj się za bardzo plączę. Po prostu jak coś czytam, więc... oszczędzę sobie czytanie chociaż tych opisów oręża. Tak samo jak nie czytałem dalszych opisów wrogów poza ich statystykami, bo wiem, że tam teraz było ich więcej. Pamiętam to akurat. Ale jak nie jestem w destroy, to kiedy indziej to się nadgoni, jak już... Jakby co, gin. 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 Coś tam jest. Delikatnie widać, więc... Okej. Okay. Teraz już przynajmniej wiem, o co z tym chodzi. To jest jakieś mistrzostwo oręża. Jak się zdobywa, nadal nie jestem pewien. Chociaż mam jedno podejrzenie. Ilość pokonanych wrogów, więc... Teraz bym w sumie sprawdził, czy to jest prawdziwe na przykładzie starego ostrza. Jeśli tak, to musimy tu pokonać jeszcze... Niewiele wrogów, oczywiście musiałem spaść, jakby inaczej. Bo tylko chyba 35? Może to było 45, nie jestem pewien. No jakoś tak, tak czy jak niewiele. Przekazuję jeszcze jakąś czaszkę, to będziemy podnosić, super. Chyba, że... Czaszka wcale nie będzie niczym takim okropnie złym, a to jest tylko, nie wiem, jakieś takie pierwsze coś, co nas nauczy czarować. Chociaż... Jesteśmy jakimś barbarzyńcą z plemion, wątpię, żebyśmy mieli nagle zacząć czarować. Oczywiście wszystko może się zmienić, ale... Nie, po prostu to może się przydać. Przez to, że podniosłem, to nagle to się świeci. No, ale dobra. Jeśli w ten sposób gra chce nas nauczyć jakichś innych mechanik, to niech i tak będzie. Dobra, tędy nie przejdziemy. Tędy jeszcze nie przyjdziemy. Ale będę próbował, tędy też nie. A, no tak, po prostu jak pociągnę to wszystko, jak to wajchnę, to wszystkie nagle kraty się otworzą, będę miał... Sakra? Nie, dobra, pojedyncze kraty na szczęście. Więc nie jest aż tak źle. I dobra. Dobra. Po prostu pokonałem ich wszystkich w ciągłej rzezi, nie przejmując się niczym. Może jakoś to wyjdzie. A nie, już kolejne, już dostawa wrogów jeszcze większa. I tak jak myślałem, z czasem to będą po prostu otwierać kolejne i kolejne. Okej. Okay. I w ogóle zapominam też o jednej bardzo innej ważnej funkcji. Zapominam o tym, że ja potrafię robić kopniaki. Który miałby w teorii mi pomagać z tym wszystkim. Ale tak to już ze mną jest, jak jest za dużo funkcji postaci, to często jest tak, że po prostu gram postacią bez wykorzystania niektórych z nich. Niestety. Nie jestem, powiedzmy, z tych, co lubią mieć jakieś 5 pierdylionów opcji do używania naraz. Po prostu jestem też fajnie, kiedy mogę robić coś więcej niż po prostu atakować, ale nie będę to może się wypowiadał więcej w moich takich konferencjach. Z jednej strony to, że mogę tutaj atakować tą bronią i tyle, co mi wystarcza. A z drugiej strony mówię, że chciałbym coś więcej. Okej. Okay. Cześć, robotstwo. Albo mi się wydaje, albo na nich musi być ten mieczek bardzo skuteczny, sądząc na to, że obrażenia są żółte. Albo po prostu one zawsze były żółte, tylko nie widziałem. A nie, dobra, bije 50. Mieczek definitywnie nie ma tyle obrażeń, bazowo. Więc chyba miecz jest skuteczny po prostu przeciwko nim. Teoretycznie tak, praktycznie pewnie też tak, pewien nie jestem. Jednak i tu jest jakieś przejście, które prowadzi do... Fontanny. A, jeszcze ty tutaj jesteś, taki jeden brzydel. Dobra. I tak gin. Ale ja się i tak nie będę levelował. Wystarczy, że nie udało mi się nie ginąć.
Tak, utopiec pokonany. Wystarczające razy, żeby dostać wpis o nim, więc super, potencjalnie. I teraz czy jest tu jakiś super znajdziek, nie jestem pewien. Otwieram w takim wypadku kolejne pudełko. I informacja autopcu. O, cięte 110% wybuchowe stoku, te 90, jakie 80. Więc potencjalnie, skoro mamy żółty, to chyba otrzymuje więcej niż 100%, chociaż nie wiem o ile procent więcej konkretnie. No ale skoro otrzymuje 50, to wydaje mi się, że mieć 20 coś, to... Tutaj moja teoria jest taka, że nawet nie tyle co kwestia z tego, że miecz jest ciętymi, co... Może po prostu on od tego miecza otrzymuje jakieś wyjątkowo właśnie wyższe obrażenia niż od innych rzeczy. Tak ponad to też, że podcięty otrzymuje 110%. Albo mogę no, za dużo po prostu kombinować, myśleć i to dosłownie ze 110% do miecza to jest tyle. Dobra, a teraz tak, rozbijamy tutaj i jest przejście dalej. Czy powinien się z tego cieszyć, czy nie? W sumie nie wiem. Wiem tylko, że trzeba zrobić totalną rzeź wszystkiego, czego się da. Potem tak. Może gdybym bardziej myślał i rzucał się w grupy wrogów od razu, całkowicie po prostu tak na głupiego, to by wyszło nawet. Ale niestety, nie wyszedł wcześniej. Tak, teraz pokonani, Wajcha jest. Co otwieram? Przejście tutaj, które daje nam coś. A, wiem, no, więc to wyprowadzą. Tak. Czy naprawdę stanął na tym kolce? Nie, czy nie? Nie mówcie mi, że aż tak zlemiłem. Wow, a teraz jeszcze pobiegł w jakieś inne dziwne miejsce, o którego istnieniu nawet nie byłem świadomy. Dobra, niech nawet tak będzie, jeśli nawet zginę i stracę te wszystkie sensy. Nie będę płakał, jeżeli takich nie ma zamiaru wykorzystywać. Zamiast tego po prostu, no... Zobaczmy, co tutaj się kryło. Co się kryło poza wiedzą? Ale umarłych. To miejsce z grobowcem. Wiedziałem o tym, gdy tu szedłem. Ale nie spodziewałem się zostać tu tak wielu martwych żywymi. Dziwne, jeżące się czerwie przywarły do ich wysuszonych ciał i świecą z daleka, gdy kroczą w ciemności. Złota armia zepchnęła barbarzyńską hordę do podziemi. Zawsze zastanawiałem, jaki los spotkał dzikusów. Teraz wiem, nie śmierć. Czy można to nazwać wiecznym życiem? Czy nie tego szukali barbarzyńcy? Ha, dostali czego chcieli. Okej. Tutaj opis, tutaj wajchnęłem coś, czego chyba wajchać nie powinienem. I dobra. Gin. Dzięki za punkty. Trafiłem w jakieś nowe dziwne miejsce, gdzie wcześniej mnie jakimś tym nie było. I teraz tak, tutaj są oni. Tak, tędy lazłem. I jestem już pewna miejscu. Jedno jest tak naprawdę jeszcze teraz dla mnie istotne, to żeby odzyskać moje punkty. I wiać. Jako, że tak, teraz mogę już się zapisać znowu w tym miejscu. I teraz... Dalej. Chyba znowu tędy. Nie wiem, czy jest coś innego, jakieś inne miejsce. Mogę iść tu. A ostatnio razem w sumie gdzieś totalnie indziej się nie mylę, więc brawo. Zamiast znowu walczyć teraz ciągle ze sobą wielkie hordy. Bo oczywiste, że zginę. Ale dobra. Na spokojnie, spróbujemy. Spróbujemy, może się uda. Jeśli będę full focusa, może nie zginę kolejny raz. Też w sumie im dłużej tak teraz tutaj siedzę i się męczę z tym, tym bardziej zaczynam myśleć, że może jednak naprawdę powinienem przestać myśleć o jakichś tych swoich dziwnych wyzwaniach i tylko i wyłącznie skupić się teraz na tym, co jest oczywiste w tym wszystkim, czyli na tym, żeby przejść grę. A, i chyba właśnie mamy mistrzostwo w mieczyku, tak jak sądzę. A tak sądzę, bo zauważyłem, że stał się czerwońszy, czym czerwieńszy. A chyba coś podobnego też było z włócznią, tak. Dokładnie. Czyli teraz sierpy i młot. Sierpy. Oczywiście i teraz tutaj był ten spadek. Aha. Dobra, jeśli cokolwiek tam jeszcze jest, to będę musiał to sprawdzić kiedy indziej. A póki co idziemy tutaj. Nadal jednak muszę być ostrożny, bo mi się trochę to miejsce nie podoba.
Okej. Będą fajnie byłoby wrócić też do tych pierwszych lokacji, czy coś spróbować tam, może zrobić nawet szybko challenge za bicie jednym kontrą dwóch lub więcej wrogów na raz. Fajnie by było. Ale tak na razie, powiedzmy, nie będę się przejmował takimi jakimiś dziwnymi właśnie challenge'ami, wyzwaniami czy coś. Po prostu spróbujmy grać. A przechodzi to wszystko bez levelowania się. Fajnie by było, gdyby wyszło. Jeśli nie, to nie będę płakał. Jeśli jednak głównym moim celem nie jest 100% achievementów, a po prostu przejście tej gry. Pokazanie wam z niej jak najwięcej. Nawet jeśli się nie uda przejść, jak to bywa z niektórymi tytułami w moim wykonaniu, to ważne, że chociaż próbował. Jest tam przejście jakieś dalej jeszcze gdzieś, w jakimś celu. Nie wiem, czy powinienem tam leść od razu, czy nie, ale ciągle nie pójdę. Teraz w tym momencie mogę powiedzieć, że trochę szkoda, że właśnie zdecydowałem się nie levelować, bo gdybym się levelował, to tutaj mógłbym odbijać pociski po prostu na nic z powrotem. Byłoby o tyle fajniej. Tak, kolejna czaszka. O cholera, to chciał mnie zgnieść. Radno. Ale to już jak najbardziej zrozumiałe, że takie system bezpieczeństwa mogli tutaj zaimplementować. A, okej, okay, te czaszki i tak muszę zebrać, bo będą potrzebne tutaj. I wróciliśmy skąd przybyliśmy. Teraz chyba bym teoretycznie mógł, idąc tutaj tak bokiem. Tak, mogę wrócić do tych moich pierwszych miejsc i zaliczać spokojnie te challenge. Ale dobra, na razie nie czuję potrzeby. Challenge'ami i innymi rzeczami się zajmę. Na moim podejściu, tym takim, nawet jeśli to będzie prywatne, w którym będę chciał właśnie próbować nie ginąć totalnie. Co tak skupić po prostu na nieumieraniu. I stąd przybyłem, okej. Okay. Tam jest to wszystko. Są jakieś wrota. Czyli w tę stronę jeszcze trzeba pójść, zobaczyć co się tu będzie kryło. I tak. Póki co. Jest, okej. Okay. Dobra. Dokądkolwiek te tunele prowadzą, powinno być dobrze. I zobacz, w ogóle z czasem 37 minut. Okej, czyli zaraz trzeba będzie kończyć. Teoretycznie tak. Ale zanim właśnie będę kończył, jeszcze to chciałbym. No, może znaleźć chociaż czwartą czaszkę. To będzie za czaszkami, to już się zobaczy. Nawet nie wiem, czy teraz, czy później. Okej. Okay. Czy zaliczył to w sumie podwójne pokonanie na wyzwaniu? Tak. Zaliczył. Więc fajnie. Tutaj przy okazji kolejna zbiornik z esencją. Tam coś jeszcze dalej można. Ale zanim to jeszcze piękny wpis. Kości. Jak wiele tu kości. Jak to się stało, że miasto, które zasiedlają nieśmiertelni, zdołało wytworzyć aż tyle ludzkich szczątków? Czy możliwe, że Jurmum przez stulecia pochłonęło życia aż tak wielu niewolników? Barbarzyńców, przywiedzionych z pustyni, by nam służyli wbrew swej woli? Wielu z nich nie udawało się złamać, przeuczyć do posłuszeństwa. Takich zabijano, by dać przykład innym, którzy też ginęli, wypełniając swoje obowiązki, lub gdy zmuszyliśmy ich do bratobójczej walki ku naszej rozrywce, ale aż tak wielu? Okej, okay. Ktokolwiek to jest, wydaje mi się, że pochodził z tego miasta, z tego Jurmum całego. Teraz dopiero zauważa, można powiedzieć, błędy. Ich pobarcymców. Mam taką fajną pułapkę. Bardzo fajna, polecam. Bardzo łatwo może wymordować gracza. Dobra, dam radę, chociaż przez chwilę. I tak wiem, że rozsądniejszym rozwiązaniem byłoby teraz pójść, wycofać i tak dalej, ale... No ja nie należę do tych rozsądnych, więc... Spróbuję skorpion pokonać, nie dosyć, że narzekam to jeszcze. No dobra,
Dużo łatwiej pewnie by było, gdybym mógł już nie levele spokojnie rozdawać. A, nie ten kierunek? Okej. Tego oczywiście nie mogę robić przez to, że sam sobie narzuciłem, czy kupię wyzwanie. Ale powiedzmy już tak. Tym razem jeszcze spróbuję wytrwać jak najdłużej. Jednak jeśli nadal będę tak lamił, ginął, nie dawał rady... Czy ja to wajchłem? Nie, nie mogę tego wajchnąć, okej. Więc tak, powiedzmy, że jeśli nie będę dawał rady, to w następnym odcinku się normalnie rozleweluję. Ciągnie. Ale tak, ten jeszcze spróbuję po prostu przejść. Jak najbardziej po prostu bez... bez lewowania. Potencjalnie można nawet kończyć to wszystko i... strzałki, więc podejrzewam, że nie dosyć dostanę ze strzałek, to jeszcze to wszystkie skorpiony się uwolnią. Dobrze przewidziałem. A i dopóki się tego wszystkiego nie pozbędę, to jeszcze tutaj jestem zamknięty, jest mi super. W sumie powinienem chyba ćwiczyć się różne bronie, nie tylko się trzymać włóczni, którą znam i którą ogarniam. Chociaż powiedzmy, że przeciwko skorpionom nie wydaje mi się, żeby coś innego niż włócznie było dobrym wyborem. Może poniekąd młot, ale... On jest tak powolny, że ciężko po prostu sobie wyobrazić, żeby to był dobry wybór. A włócznie ma zasięg, przynajmniej. Okej, mam już wpis skorpionie, kompletniejszy. To jeszcze tylko dokończymy dźwigać, no i w sumie napisy są żółte, co też sugeruje, że może to jest właśnie ten zawyżony obrażeń. Ale dobra. Z powrotem sztyleciki, czym sierpy, a wiadomo co chodzi, i skorpion. 1060 dobuchowe kłute. Okej, czyli wszystko co nie jest cięte jest dobre na skorpiony. Jest zwykłe. A jeśli chodzi o inne rzeczy, to nie dostaliśmy żadnych informacji, żadnych wpisów, więc... Okej. Okay. Więc tak będzie. Mogę teraz wajchnąć wajchę, pójść dalej i wycofać się trochę, czyli też była jakaś wajcha do wajchnięcia. A nie mogę. Okej, czyli albo ona będzie do wejchnięcia później, albo tamtej wajchy się nie wajcha. Mam wrogi, którymi się nie interesujemy chwilowo. Ale tutaj są tacy, którzy z chęcią posiekam na kawałki. Okej, dawaj. Pokaż na co cię stać, no. Dobra, dawaj mumia. Wstawaj, wstawaj. Pokaż na co cię stać. Uderzę jeszcze. Raz, dwa. Dobra. I jeszcze tego. Dwa razy może. Jeszcze raz. I teraz chciałbym spróbować się zrobić coś głupiego, a bynajmniej... Ach, nie wyszło. Niestety. Czym, że może się uda jakimś tym? Właśnie ja gdzieś tam byłem? Czemu tutaj nie polazłem? Wiem, jak to się skończy spokojnie. Fajne miejsce, ale może fajnie by było, gdybym ja tu nie spadał. Ja widać, że jestem po prostu zbyt dużym jołpem, żeby ogarnąć się tyle, żeby moje sterowanie mnie nie zabijało. Dosłownie się zaślizgnęłem, przez to, że za długo trochę trzymam przycisk. Dobra, jeszcze raz. Nie. Drugiej kontry nie przeszłeś, więc no. Wolę po prostu zrobić tak, żeby miał tutaj dużo celów bliskich śmierci. I jeśli już zdarzy się skontrować, może uda się ich kilku naraz pokonać. Uwaga! Dało radę dwóch, dobra. Świetnie, bym powiedział wręcz. Teraz tak. Jeśli udałoby się trafić tego, który ma jeszcze dużo na sobie tych światełek, że tak to nazwę, byłoby świetnie, bym był już gotowy do bycia dwóch kolejnych tych tutaj. Teraz już wiem, że jestem gotowy. Oboje mają mało światełek, tylko muszę się pozbyć głupiej mumii. Teraz można powiedzieć moim problemem, dopóki tego nie zrobię. I zresztą, nie jestem tu dla achievementu, nie jestem tutaj dla osiągnięć innych takich rzeczy. A jednak te wszystkie challenge, przynajmniej do robienia rzeczy, których... które... Tak,
No nie robiłbym po prostu zbyt ryzykowne. Mimo to się udało. Nie wiem, co z tym. Na farcie. Tak. Teraz tutaj to było? Nie, to nie było. Tam było. No i tym razem... Ta dwójka, znaczy dwójka, ta dwójka, a przepraszam, czwórka nawet. No będzie to na mnie czekała, żeby mnie unicestwić. Na całe ich nieszczęście byłem tu gotowy. Dzięki za esencję. Za esencję, była to 45, jeszcze tylko 5 pojemników i będę miał achievementa. I dobra, teraz w takiej już tutaj sytuacji mogę wprost powiedzieć, mam 56 minutę. Że wsadzimy czaszkę. Ale to, co się już kryje tam dalej, tam już nie włazimy. Mogę wam tylko tak pokazać. Jakiś most, łańcuchy czy coś, ale no. Samo to miejsce zobaczymy już w kolejnym epizodzie, więc mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej. No i dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, do tyle i hej, hej!